Siema, chciałem dziś opowiedzieć o crowdfundingu i tym, jak znaczna część popularnych kampanii zwanych zbiórkami społecznościowymi to zwykłe oszustwo. Coraz więcej projektów na jakichś Kickstarterach czy Indiegogo to zwykłe wałki. Jakieś nierealne projekty, choćby gier czy całych konsol, które zbierały miliony i od początku były tylko oszustwem. Tak jak cała plaga kampanii typowo gadżetowych, w których pseudowynalazcy nie mają nic sprócz eleganckich renderów 3D jakiegoś zmyślonego produktu i po prostu obietnic sprzecznych z prawami fizyki typu solarny bidon, solarne drogi itd. Ktoś może powiedzieć, ale przecież to niemożliwe. Kickstarter odniósł taki sukces, że muszą za nim stać jacyś mądrzy ludzie i na pewno weryfikują te projekty. Nie. Mało tego. Kickstartery doskonale wiedzą, że coraz więcej ofert u nich zamieszczanych to oszustwa, bo bez względu na to, czy dany projekt jest wart Nobla, czy to po prostu kolejne oszustwo, to tak czy siak z zebranej kwoty swoją prowizję biorą. Użytkownik jest więc w ich oczach takim samym frajerem do wydojenia, jak w oczach twórcy danej oszukanej kampanii. Oczywiście nie wolno generalizować, bo na szczęście większość projektów jest naprawdę legitnych i ich twórcy wywiązują się z obietnic. Tylko że nawet wśród tych ukończonych projektów coraz więcej to po prostu skok na dodatkową kasę, a nie realizację projektu. Ostatnia plaga? Na przykład twórcy gier, którzy mają już gotowy produkt, ale jeszcze se dowalał zbiórkę na parę miesięcy, przesuwając jego premierę i ściemniając fanom tytułu, że potrzeba kasy na jego rzekome dokończenie. Produkt gotowy na półce dzięki normalnym inwestycjom, a oni robią sobie wakacje i jeszcze z frajerów trochę z golo hajsu. Tu polecam zabawić się w detektywa i odnaleźć niedawny projekt gry, której producent wyłudził najpierw pieniądze z naszych portfeli, dojąc unijne dotacje, taki lewacki złodziejski wynalazek, pół bańki euro. Potem Frajerów na małej giełdzie, żonglując dwoma spółkami, kolejne ćwierćbańki euro ukradzione. Potem opierdolił ćwiartkę z Kickstartera rzekomo, by zrobić tą gierkę. A na końcu i tak okazało się, że grę kupił prawie gotową od ukraińskiego bankrutującego dewelopera za grosze. Są też zbiórki celowe na mniej lub bardziej zmyślone prywatne cele osób, a nie jakieś produkty. YouTuberzy również zbierają pieniądze na waciki. I wśród nich są oczywiście ci legitni, ale też ci, którzy robią wałki na swoich fanbojach i dymają ich z uśmieszkiem od ucha do ucha na ciężką kasę. Czyli serwis Patreon lub jego mniej lub bardziej udaną polską kopię, Patronite. Patronite. Tak, ta platforma też bierze prowizję za udostępnianie narzędzi do przekazywania hajsu na mniej lub bardziej zmyślone cele. To powinny być po prostu, no w sumie napiwki, ale są niby cele. Ostatnio o tej platformie jest głośno. Dzięki bardzo skrupulatnie zaplanowanej strategii i współpracy z największym youtuberem Lewakiem, przy współpracy pseudodziennikarzy gotowych robić szum przy każdym głównie byle wierszówka się zgadzała. Marketing tej polskiej kopii Patreon wyszedł im prawie na medal. Prawie, bo na pełny medal brakuje długoterminowej strategii. Oczywiście sama idea nie jest zła i sam mechanizm serwisu głównym nie jest. Jak już coś kopiować, to coś dobrego. Mi tu bardziej chodzi o niektórych gówniaków, którzy robią wałki pod szyldem samego serwisu, ale może zacznijmy od podstaw. Jeśli lubimy jakiegoś twórcę czy artystę, to przecież wspaniałym pomysłem jest to, by zdalnie, choćby z drugiego końca świata, można mu było przekazać, tak w sumie nazwijmy to, napiwek. Napiwek za to, co nam dostarcza. Rozrywkę, wiedzę, cokolwiek. Tak jak ulicznemu grajkowi wrzucić dwa złote do kapelusza, gdy faktycznie podoba nam się jego muzyka, czy to dla artysty, czy kogoś, kto głowi się nad edukacyjnymi filmikami był o nauce, czy jakimiś felietonami, które otworzą oczy o prostej ekonomii. Po prostu jeśli ktoś się naprawdę postara, zrobi coś, co dla nas ma jakąś wartość, wpaja nam wiedzę do głowy, czy nawet po prostu umila czas, to jak najbardziej gdy mamy na to ochotę, możemy przekazać mu napiwek. Niech ma! Niech się cieszy. I taki serwis jest do tego doskonały. Jest też pojęcie zbiórki celowej wynikającej trochę z napiwków. Jakiś na przykład mało popularny youtuber robi sobie fajne filmiki. Na przykład taki emerytowany żołnierz z prawilną brodą. Gada o różnych ciekawych rzeczach, ale na polskiej emeryturze to wiecie, nie bardzo mu się przelewa. Więc jego słuchacze wysyłają mu czasami Paypalem na piwki, za które kupił sobie wreszcie lepszej klasy mikrofon albo kamerkę, by nie nagrywać się jakimś durnym tabletem. Gość robi to jako hobby, bardzo niszowo, na polskiej emeryturce, nic przy tym nie sprzedając. Więc nie ma co ukrywać, że prawdopodobnie bez tych napiwków by sobie tego sprzętu do nagrywania nie kupił. Ale fani mogą swoimi w gruncie rzeczy napiwkami ufundować temu twórcy sprzęt, dzięki któremu będzie mógł robić jeszcze lepsze materiały. Piękna sprawa. Jest wiele takich twórców, zazwyczaj niszowi hobbyści, którym faktycznie każdy napiwek umożliwi czy to wypić browarka za zdrowie widzów, czy po prostu uzbierać na sprzęt do nagrywania jeszcze lepszych filmików. Ale są też gówniaki żebraki, które nie rozumieją idei napiwku i z przyzwyczajenia wolą na hajs wydymać swoich widzów, których traktują jak śmieci. Tak jak żebrzą na wszystkie możliwe sposoby jakieś lajki czy suby, twierdząc przy tym standardowo, że to rzekomo ich motywuje. Ma wcale nie zwiększa zasięgów i nie generuje pustych statystyk pod reklamodawców, by tych też jeszcze bardziej wydymać. Doskonale wiadomo o co chodzi. No więc jeśli ktoś ma w krwi złodziejstwo i oszukuje swoich widzów, to przecież nie ustawi sobie kapelusza czy słoika na napiwki, tylko jak cwaniaczki z Kickstartera będzie doić tych swoich fanboi, twierdząc, że rzekomo bez ich wpłat nie może czegoś zrealizować. No bo wiecie, 15 kafli miesięcznie pykło, no dobra, to jakiś kolejny filmik będzie, ale, ale jeszcze jeden vlogasek, tylko dobijcie do 17 kafli. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby tak robił jakiś oryginalny youtuber, który nie robi wszystkiego pod komerche na YouTubie, ale takie ruchy wykonują ludzie, którzy są chodzącymi billboardami reklamowymi i lokowanie produktu są gotowi wsadzić we wszystko. Za samo pojawienie się ze swoim popularnym ryjem na jakiejś imprezie biorą ciężki hajs. Nawet zbiórkę zrobią w formie lokowania produktu produktu samych zbiórek. Więc bardzo dobrze im się żyje. Robią filmiki, robili i nadal będą robić, ale skoro jest okazja, by widzom naściemniać, że gdy oni im dodatkowo zapłacą, to powstanie dla nich coś rzekomo dodatkowego, to tryb że braka się załącza i ściema leci. Taki cwaniak potrafi nawet na zlecenie od Fundacji Sorosa robić film o szkodliwej kampanii społecznej za ciężki hajs, czytając coś innego niż sam kiedyś opowiadał. No ale wiecie, drodzy widzowie, ustawcie zlecenie zapłaty, by wpadło parę kafli miesięcznie wyłudzonej pensji, to zrobi się dla was dodatkowy vlogasek. Nie mam słów. Jedne główne obiecują kolejny odcinek za 100 tysięcy lajków, inne za kolejne parę tysięcy złotych miesięcznej wyłudzonej pseudopensji. To jest tak bezczelnie absurdalne wyłudzanie hajsu, że inni normalni youtuberzy, i ci duży, którzy zbijają równie dobry hajs z dili, i też ciemniejsi, prawie wszyscy normalni, którzy mają swój honor, czy wiedzą czym jest po prostu wstyd, boją się teraz założyć swoje własne słoiki na napiwki, by przypadkiem nie zostać wrzuconym do tego samego wora z tym wyłudzającym rakiem, który dyma swoich widzów. Ja jestem w na tyle komfortowej sytuacji, że nie muszę żyć z youtuba już trzeci rok... No prawie czwarty, nie pracuję z perspektywą tego, że prawdopodobnie nigdy pracować już nie będę musiał. A hajs szczęśliwie mi się zgadza, więc okej, okay, jestem w dość wyjątkowej sytuacji i nigdy nie musiałem jeszcze powiedzieć czegokolwiek w filmie za pieniądze. Jak mi się coś spodoba, to wolę załatwić rabat dla widzów, a nie wynagrodzenie za to, że o czymś powiem. Ale gdyby coś się zmieniło i wolądowałbym pod mostem, to przyznam, że jak najbardziej robienie tych filmów jest fajne, więc bym się na tym skupił i golił na tym hajs za YouTube'owe imprezki czy lokowanie produktu, bo kasa spora, a aktualnie śmiesznie łatwa. Dziś z YouTube'a już nawet przy kilkudziesięciu tysiącach widzów idzie jako tako wyżyć, gdy po prostu zamienimy się w billboard. Szczury marketingowce tak napompowali stawki w tych YouTube'owych dealach, że zrobienie filmiku o zasięgu ćwierć miliona o odpowiedniej usłudze czy produkcie to spokojnie pięciocyfrowa kwota na umowie. Ale wróćmy do tego wyłudzania pieniędzy. Pomyślcie, jakim musiałbym być skórwy synem, by ustawić Patreon, czy to skopiowane polskie Patronite i życzyć sobie, powiedzmy, 5 kafli pensji co miesiąc z tych automatycznych napiwków od widzów za zrobienie godzinnego poradnika o czarnoprochowcach. Najlepiej robiąc równocześnie filmik dla Fundacji Sorosa i wpierdalając reklamę jakiegoś żarcia dla kotów czy innego główna. Ze wstydu bym się chyba strzelił w łeb, bo w samym środowisku youtuberów każdy by wyłożył na mnie lachę za robienie takiego wałka. Oczywiście jakieś dzieciaki by coś pewnie wpłaciły, ale kurwa, ludzie takie rzeczy pamiętają. I dziś tak jak jakiś jeden koleś był po prostu lewakiem gotowym ukryć lokowanie dowolnego produktu dla każdej agencji reklamowej, tak teraz po swojej zbiórce na te rzekome cele w środowisku ma łatkę po prostu głupiego chuja. Ci odważniejsi mówią złodzieja. Wniosek? Zwracajcie uwagę komu i na co wpłacacie pieniądze lub dajecie napiwki. Wspierajcie tych, dla których napiwek będzie mieć prawdziwą wartość. Czy to finansową, czy jako dowód uznania. Pomyślcie przez chwilę nad różnicą między tymi trzema rzeczami. Napiwkiem, zbiórką celową i wyłudzaniem hajsu pod przykrywką zbiórki rzekomo celowej. Każdy youtuber, który coś już od dawna robił, ciągle to robi, ma już doświadczenie i środki, by robić to dalej. Potrafi sobie poradzić bez zbiórki rzekomo na tę swoją robotę, którą przecież już robi. No chyba, że nie jest chodzącym billboardem i ma skromne zasięgi. A ogólnie zamiast wspierać szemrane zbiórki mniej lub bardziej rzekomo celowe, po prostu dawajcie napiwki swoim ulubionym, utalentowanym, artystom czy twórcom. Nie takim, których prowadzi sztab ludzi: jeden od PR-u, menedżer od YouTube'owych deali, koleś od montażu itd. Ktoś, kto napierdala taki hajs, by robić to z takim zespołem, to na serio już może pozwolić sobie na realizację dowolnej zachcianki związanej ze swoją twórczością. I jeszcze na tym znowu przytnie. Jeśli wystawia do was łapę twierdząc, że potrzebuje hajs, by coś rzekomo dodatkowo nakręcić, to po prostu chce was tylko dodatkowo wyruchać na kasę. Ale rzucenie piątaka do kapelusza jakiegoś w cudzysłowie utalentowanego ulicznego grajka. Jak najbardziej. Dla niego ten piątak to będzie skarb, a nie kolejna komórka wekselu jego etatowej księgowej. Dla małego, sensownego twórcy czy artysty taki piątak w wirtualnym kapeluszu to będzie wydarzenie dnia. Ani jeden popłacze się z radości, po prostu dlatego, że na własne oczy w portfelu zobaczy, że jego twórczość komuś się na serio spodobała. Pomyślcie o tym wszystkim. Komu dajecie swoje pieniądze, i czy przypadkiem nie robicie czasami tego w wyniku sprytnej manipulacji godnej gebelsa? A ja. A ja se kurwa odpalę taki patronite, po którym mnie pewnie zbanują, dając mi powód do tego, by skupić się na nich samych, a nie na żebrakach, których wpuszczają. I nie, nie potrzebuję kasy, filmiki robiłem, robię i będę robił. Nawet mając takie skromne zasięgi jak moje, można robić dowolne materiały na YouTube'a i w razie czego, gdyby prywatnej kasy zabrakło, poradzę sobie z ich finansowaniem klasycznymi kanałami. Więc na swojej zbiórce będę zbierał na... na polerowanie złotego Rolexa i obżarstwo. Namiar znajdziecie w opisie i mam nadzieję, że uśmiejecie się z lektury. A tymczasem idę obejrzeć kolejny archiwalny odcinek fajnej serii o Japonii. Nie montowaniu filmików jak Goebbels, tylko kolejny bardzo mądry odcinek z całej serii o Japonii. Z bardzo dobrym prezenterem, który nie jest sorosowym lewakiem. Odcinek z jak zawsze wieloma wartymi uwagi ciekawostkami o tym egzotycznym kraju. Mam tu oczywiście na myśli program Begin Japanology, który prowadzi Peter Barakan. Nara.